pana Czesława Bicharskiego pod tytułem W służbie mojej małej ojczyźnie Tarnopolem zwanej. Witam przede wszystkim autora, pana Czesława Bicharskiego. Muszę podkreślać wkładu pracy pana Czesława Bicharskiego w utrwalenie pamięci kresowej. Pan Bicharski sam jeden zrobił więcej niż niejedna instytucja. Jest po prostu człowiekiem instytucją. I kiedyś już mówiłem, że w zasadzie wszyscy powinniśmy brać z pana przykład. Zresztą pan powiedział przed momentem, nie traktuję swojej pracy jako pracy, ale jako służbę. Służbę właśnie Tarnopolowi, kresom, po prostu naszej historii. Proszę państwa, witam również pana Adama Rolińskiego, bo właśnie pan Adam Roliński tą książkę zredagował, przygotował do druku. I jest to również jego wielka zasługa, że ta książka powstała już teraz. Zapiski pana Czesława Bicharskiego są dla nas bezcenne, dlatego że niestety pamięć zanika. Ci, którzy pamiętali tamte czasy, odchodzą. Jest coraz mniej, że tak powiem, używając słownika cyfrowego, nośników pamięci. Tych żywych nośników pamięci. I pan Czesław Bicharski właśnie tą pamięć ratuje. Wiemy, jak olbrzymi dar pan Bicharski przekazał dla nas, dla nas młodszych, poprzez fundację, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę państwa, to, co bym powiedział o działalności pana Czesława Bicharskiego, na pewno nie odda ogromu jego pracy. Znam trochę, niestety tylko trochę, ten zasób, który pan przekazał. I jestem jako dawny pracownik oddziału rękopisów pod wrażeniem. I chciałbym kiedyś wrócić do mojej pracy i zająć się porządkowaniem, opisywaniem pana zbiorów. Może Bóg na to pozwoli za kilka lat. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Waldemar Rataj, przedstawiciel kapituły nagrody PRO Publico Bono. Bo to, co robi pan Czesław Bicharski, jest po prostu dla naszego dobra wspólnego. Bardzo proszę. Panie majorze, panie dyrektorze, szanowni państwo, to wielki dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj poprowadzić to spotkanie, które odbywa się jeszcze w cyklu Szóstych Dni Dziedzictwa Jana Pawła II, to od kilku lat, jak sama nazwa wskazuje, szósty już raz, organizujemy w okresie czerwcowym Dni Dziedzictwa Jana Pawła II. Niedaleko od tego miejsca, w którym się znajdujemy, na Błoniach 10 czerwca 1979 roku, Jan Paweł II żegnał się wtedy po raz pierwszy z Polakami. Nie było wiadome, czy to nie będzie ostatni raz. Wiemy i jesteśmy szczęśliwi, że trwało to 20 kilka lat dłużej i że te spotkania były wielkim okresem rozbudzenia naszej narodowej świadomości, rozbudzenia naszego ducha, ducha niepodległości. To właśnie na krakowskich Błoniach
rozpoczął się ten wielki marsz do niepodległości, którego koszty dzisiaj ciągle liczymy. Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest jeszcze ta wymarzona niepodległość i że praca nad niepodległością ciągle musi trwać. Więc nie tylko dla upamiętnienia tej historii stworzyliśmy ten program Linie Dziedzictwa Jana Pawła II. Chcemy, żeby w ten sposób ten jego program, który zapoczątkował w Polsce, zapoczątkował z Polakami, ten program budowy polskiej kultury pamięci był podejmowany, żeby podejmowali go Polacy, podejmowały go różne środowiska, które podzielają to nasze przekonanie, że pamięć i tożsamość Polski trzeba cały czas budować. Dlatego takim szczególnym nurtem pracy nad dziedzictwem Jana Pawła II jest praca w zakresie kultury pamięci. To nie jest jedyny obszar, ale traktujemy go jako szczególnie ważny, bo można powiedzieć, że w sposób dobitny poprosił o to sam Jan Paweł II. Wtedy, żegnając się z Polakami na Błoniach, w tych pamiętnych słowach, proszę was, abyście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością, jaką przekazuje nam Chrystus. I te słowa są ciągle dla nas natchnieniem, są ciągle dla nas zobowiązaniem i w różny sposób je staramy się realizować. Od 3 lat program Kultura Pamięci Tożsamość Małopolski staje się takim składowym elementem różnych działań, organicznych działań, które mają na celu upowszechniać nie tylko wiedzę o samym dziele Jana Pawła II, ale przede wszystkim docierać do ludzi, organizacji, instytucji, które właśnie w taki sposób, jakby on sobie życzył, pracują. Od 3 lat nagroda Pro Publico Bono, nagroda konkursu Pro Publico Bono w sposób szczególny akcentuje, że jest to wyróżnianie dzieł i organizacji, ale przede wszystkim ludzi, którzy tworzą w Polsce, czy odnawiają w Polsce kulturę pracy organicznej. Tej pracy, której na ogół się nie dostrzega, nie zauważa, ale która tak naprawdę stanowi jądro naszych zmian w kulturze społecznej. Staramy się zatem poprzez tę nagrodę zwracać uwagę i poszukiwać takich ludzi i takie dzieła, które potwierdzają, że właśnie w ten sposób odbudowujemy też naszą niepodległość. Z pewnością tegoroczny werdykt kapituły Nagrody Pro Publico Bono, który wśród wyróżnień wskazał na Archiwum Tarnopolskie, wskazał na dzieło rodziny Blicharskich, ale również wskazał na partnerów tego dzieła. To jest pierwszy taki wypadek, że w werdykcie zostało wskazane jakby główny organizator tego przedsięwzięcia, jakim jest Archiwum Tarnopolskie, i werdykt mówi o rodzinie Blicharskich jako twórcach tego dzieła, ale także o ich partnerach, organizacjach, które przejęły inicjatywę, żeby to dzieło trwało, rozwijało się, i są to Biblioteka Jagiellońska i Fundacja Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. Zatem korzystamy z dzisiejszej okazji, że jesteśmy w obecności pana majora Blicharskiego, że możemy ten komunikat z państwa obecności potwierdzić. Spotkanie poświęcone wyłącznie jeszcze uhonorowaniu tej nagrody odbędzie się jesienią, więc to nie jest spotkanie poświęcone samej nagrodzie, ale nie możemy o tym nie powiedzieć przy takiej okazji, bo to wyróżnienie wpisuje się w cały ten zamysł krzewienia kultury pamięci, honorowania ludzi, którzy są mistrzami pracy organicznej, jak mówimy od pewnego czasu, i takiego mistrza pracy organicznej dzisiaj mamy w swoim gronie. Więc ta jakby potwierdzeniem tego wszystkiego i dopełnieniem jest pojawienie się właśnie tej książki. To jest szczególny zapis, który pokazuje, jak ta praca przebiegała, jakie były jej motywy, jak ona się rodziła, tak jak rodziła się w uczuciach i w myślach pana Czesława Blicharskiego, jego małżonki, jego córki i wszystkich tych ludzi, których zaczął do tego dzieła
przekonywać. Myślę, że jest to zapis szczególny właśnie pewnej pracy na rzecz dobra wspólnego. Więc ponieważ wokół tej książki będziemy dzisiaj, duża część naszej uwagi będzie skoncentrowana, chociaż nie tylko, to chciałbym może w tym momencie poprosić pana Adama Rolińskiego, który ma dla jej wydania szczególny wkład, żeby o tej książce zechciał nam parę zdań powiedzieć. Szanowni Państwo, kiedy 5 lat temu pan Maciej Wojciechowski przyjechał do naszej fundacji z rękopisem tej książki, no od razu wiedzieliśmy, że ta książka powinna ukazać się drukiem. Już to, taka wstępna, pobieżna lektura tutaj wykazała, że materiał jest bardzo interesujący, pokazuje cały szereg losów, prawda, tutaj Tarnopolan rozsianych po całym świecie, których wspomnienia, materiały, dokumenty Czesław Licharski obecny tutaj zebrał, uporządkował, przygotował, tworząc kolekcję, która no, jest kolekcją raczej, można powiedzieć, wyjątkową, niezwykłą. Czegoś takiego po prostu nie ma, można powiedzieć, w kraju. Można mówić o różnego rodzaju zbiorach dokumentów kresowych czy materiałów historycznych poświęconych kresom. Natomiast Tarnopol miał to szczęście, że znalazł się tutaj jego obywatel, który doprowadził do powstania wspaniałego archiwum. I ta książka, która właśnie tutaj dzisiaj jest przedmiotem naszych rozważań, jest jakby kwintesencją informacji o tych właśnie zbiorach, o archiwum tarnopolskim. I na łamach tej książki, to jest prawie 70 arkuszy wydawniczych, no olbrzymi materiał, na pozór bardzo trudny w lekturze, ponieważ wydaje się monotonny i taki ogólnie zdawałoby się mało ciekawy. Z czasem jednak lektura wciąga w tą książkę i każdy, kto zacznie czytać, no tą książkę można otworzyć w każdym miejscu i zacząć czytać. To przychodzi naprawdę ludzkie pojęcie. Nie udało się o tyle, że znalazłem miejsce przy trotuarze, za którym był niski płotek i dom jakiś taki opuszczony. I teraz patrzę, a poprzez ten tłum leżący na ziemi ma się również oficer NKWD z jakimś cywilem. Ten cywil podchodzi do leżących, podnosi tak za kark głowę, jak gdyby kogoś szukał. Stał drugi transport wagonów osobowych, a w nim oficer. Zanim przeczytam dla Państwa ten wiersz, coś ode mnie. Gdyby orłem był, lot za toli mieć, skrzydłem orlem lub sokolem unosić się nad Podolem, tamtym życiem przecież rzucane na wiatr apeły właśnie wichry historii. Niezwyczajne dla nas w XXI wieku, zupełnie niezrozumiałe, że był im wierny. Od okopu do okopu, od łagru do łagru, od karabinu po stery bombowca, od Podola przez syberyjski mróz, angielskie mgły i miażdżone Drezno szedł wierny. Pośród marazmu kochających inaczej i niczyich twarzy trwających chwil kilka dla jednego słowa, który wypowiedział w Tarnopolu do swojej kaziury, szedł wierny. Był nie dla nagród, nie poklasku,
prezydentowi powiedział tylko tyle: uczyniłem, co był powinien. Pewnie dlatego tak długo trwa pośród morza bezeceństwa, jak latarnia u bram portu, pośród pola mierzwy, jak złotem świecący łan pszenicy, pośród tchórzy bez trwogi patrzący śmierci w oczy, jak skała, żeby się było o co oprzeć, żeby się było od czego odbić, żeby ruszyć z posad. Strażnik nie padł w walce, pokonanym został przez tych, co piszą historię, a jednak nie uległ. Pozostał wierny. Dlatego takim zwyczajnie wstyd i strach spojrzeć strażnikowi prosto w oczy. On nie musi śpiewać, gdyby orłem być. On jest. Wspomina też uroczystość i kilku rówieśników II Rzeczpospolitej otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. To był pomysł pana Czesława. Pomysł sanicy, pomysł wciągania młodych ludzi, no tutaj są młodzi ludzie, więc ta sztafeta pokoleń, ta kontynuacja jest najważniejsza. Próbowałbym jeszcze może, bo powiedziałem, że pan Czesław jest rówieśnikiem II Rzeczpospolitej, która w tym roku obchodzić będzie 95 lat, więc pan Czesław jest troszeczkę takim wcześniaczkiem, bo jest urodzony w lipcu, więc jest to też okazja, prawda, dzisiejszego spotkania. To są te urodziny, które były, ale nasz kalendarz jest tak bogaty w te różne daty i ja myślałem, że to trochę żartobliwie będzie pan Czesław odbierał, bo dzisiaj jest dawny Ewedel. No i pan Czesław od razu taką analogię wysunął, ale powiedziałem, że 22 lipca we Lwowie był początek akcji Burza i żołnierze Armii Krajowej zawiesili polskie i alianckie flagi na ratuszu. W tym wierszu Cichy Strażnik pozwoliłem sobie na taką figurę poetycką, porównując dzieło pana Czesława i jego postać do latarni morskiej, która światłem swoim przywołuje nas do tej drogi na Kresy i każe nam pamiętać, gdzie jest port. I w związku z tym jubileuszem 95. urodzin pana Czesława powoliłem sobie pójść trochę dalej. Mimo iż Tarnopol nie jest oczywiście morskim miastem, pozwoliłem sobie pójść na te porównania morskie. Ad multos annos panu Czesławowi Blicharskiemu w 95. rocznicę urodzin. Navigare necesse est. Więc płyniemy. Ni kapitana w łodzi, ni sternika, załoga w rumu oparach, gasi lęk przed siłami żywiołów. Przerażeni podróżni śpią, modlą się, tańczą, aż do zapomnienia, od nocy do nocy, do rana białego, byle doczekać. Czego? Na burtach okrętu jeszcze resztki dawno zatartego łuszczą się napisu Rzeczpospo. Końcówkę ani kto pamięta, ani co nazwa ta oznacza. Łupiną dumnej niegdyś nawet trzęsą dziś wrogie obce oceany, w bezmiar otchłani niepamięci wrzucamy co chwilę ostygłe ciała ostatnich odyseuszy i nikt już nie powie, skądeśmy przyszli, ni dokąd płyniemy, na oczach ciemne okulary i szczelnie zaklejone uszy. Po cóż, bo obarczać się filozofią pytań skąd, dokąd i po co? Wszak od czasu do czasu jeszcze śpiewają syreny i gra orkiestra, a gdy kto nagle zbudzi się z letargu i krzyknie tam, na widnokręgu, to ojczyste strony, zgaszą go i wyśmieją. Patrzcie, oto człowiek szalony. Ale navigare necesse est, więc płyniemy jeszcze do ciemnego kresu.